Cześć z tej strony Marek, jesteście na kanale Kryptowaluty dla Początkujących. No i dzisiaj mamy środę. Ciekawie się naprawdę dzieje. Ja Wam dzisiaj zaserwuję dawkę wiedzy z tego rynku. Pokażę Wam kilka wiadomości. Zaprezentuję bardzo ciekawą kryptowalutę, która właśnie wychodzi na IEO. Oraz e, pokażę Wam, jakie możliwości dają AirDropy w tym czasie i jak można zarabiać naprawdę fajne pieniądze i to czasami bardzo, bardzo duże w stosunku do wkładu przez najbliższe miesiące, a może i nawet i lata. Jeżeli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy do odcinka, zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy pod filmem Top 5 Altcoiny z potencjałem na październik zostawić jakikolwiek komentarz, kciuk w górę oraz subskrypcję na kanale. uprawnia Was to do wygrania 1000 złotych wybranej przez Was kryptowalucie. Jeżeli nie widzieliście jeszcze poprzednich filmów na kanale, to se serdecznie zachęcam do ich obejrzenia. Szczególnie tutaj właśnie Altcoiny na Październik z tym konkursem, Altcoiny z Polski, tak, na 2021 rok, ciekawe projekty na najbliższe miesiące, które mają spory potencjał wzrostowy oraz oprócz tego właśnie film e, z tym, co może nas czekać na samym Bitcoinie na rynku kryptowalut w najbliższych miesiącach, czego się spodziewać oraz jak mówią analitycy z całego świata, zbliżamy się do 10 000 wyświetleń w ciągu jednego dnia, więc naprawdę myślę, że wyszedł to fajny materiał. Jeżeli nie ma Was jeszcze na Twitterze u mnie, to koniecznie musicie mnie odwiedzić, z tego względu, że możecie już na przeddzień często decydować, co pokaże się w filmie następnego dnia. Tak jak Tense to ogłosił, że wychodzi Infinity AirDrop, o którym Wam dzisiaj opowiem, e, to napisałem mniej więcej co i jak. Zachęciłem do przeczytania więcej informacji samemu, ale zadałem też pytanie, czy chcecie w ogóle film na ten temat. Prawie 70 osób polekowało ten komentarz i wiele osób wypowiadało się za tym, że rzeczywiście e, chcę taką instrukcję z mojej strony uzyskać, więc ja dzisiaj. Ja wam wszystko przedstawię krok po kroku, jak wpłacić, jak kupić te ten sety, jak zalokować, jak to wszystko działa, ponieważ w skrócie mogę już powiedzieć, że po prostu lokując na przykład e, najmniej chyba z. To 90 dolarów, czyli jakieś tam 750 zł. Myślę, że większość ludzi może sobie na to pozwolić. W przeciwieństwie do tej subskrypcji na Gemy od Ten Seta, to tutaj naprawdę ten próg wejścia nie jest tak wysoki. Będziecie co dosłownie tydzień czy dwa, będą nowe airdropy od nowych projektów, będziecie automatycznie dostawać je wszystkie właśnie na swój portfel, i później, jeżeli na przykład któryś z nich urośnie kilkudziesięciokrotnie, to będziecie naprawdę zarobieni i ta subskrypcja powinna się spokojnie zwrócić. Zachęcam też do sprawdzenia mojej. Instagrama, tutaj znajdziecie trochę z mojego życia prywatnego, to gdzie ja aktualnie jestem, co robię i tak dalej, i tak dalej. Staram się go tam czasem używać, żeby jednak nie zapomnieć również o tej platformie. Zostawcie followa. Szybki look na to, co dzieje się dzisiaj na rynku, ponieważ jest naprawdę dobrze. Tak jak myślałem, i nawet na moim Twitterze napisałem, oczywiście nie chwaląc się, ale miałem takie małe przeczucie, że będziemy mieli świece. o tutaj do 52K. Jak Bitcoin przekroczy 50, no było 51,800, może troszeczkę więcej na niektórych giełdach, więc wiele się nie pomyliłem. Potem właśnie drop dzisiejszego. Poranka do kolizy 50,5 tysiąca dolarów, no i szybkie odbicie. Więc ten Bitcoin jest naprawdę silny. Jakieś mini korekty, oczywiście będą 2-3-4%. Jak najbardziej, to nic się nie dzieje złego i dalej, dalej rośniemy. Oczywiście Ethereum tutaj nic jeszcze takiego nie pokazało w ostatnich tygodniach, nawet widzicie na tym wykresie siedmiodniowym, że tutaj Bitcoin był chyba trochę mocniejszy w ostatnich dniach, ale tak czy siak, e, myślę, że jeszcze wiele przed tym kryptowalutą na pewno ciekawych informacji czeka, szczególnie, że szykują te Ethereum 2.0, jeżeli sieć zostanie przyspieszona, opłaty transakcyjne na RC20 zostaną zmniejszone, to możemy się wiele fajnego spodziewać. Cardano za to bardzo słabiutko wszędzie, nawet e, cena dzisiejsza jest mniejsza po prostu e, niż kilka dni Temu, gdzie było to 2,30 czy 2,40 dolara, tak samo Solana tutaj podupadła na siłę, ale dużo dzieje się z Shibą. Oczywiście wiecie, przez kogo to pewnie zostało spowodowane, przez kogo tweety. Na końcu też Wam trochę przybliżę właśnie sytuację. 200% w tydzień. Ja Wam powiem szczerze, że jakieś tam Shiba, Floki, na w ogóle nie dotykam, ponieważ dla mnie to jest głupie i to jest taka totalna wydmuszka, jakby trochę kłóci się z pod fundamentalnymi podstawami wartości kryptowalut. Mnie to nie interesuje. Wolę ominąć te wzrosty, niż tam się zapakować i, i, i głupio czekać na jakieś wzrosty. No niektórzy lubią, tak? Niektórzy lubią trochę takiej spekulacji. Mi do tego, ale wyrażam swoje personalne zdanie na ten temat. No i właśnie, słuchajcie, Tencent wczoraj dodał post, że największy upgrade w ekosystemie Tencenta właśnie zawitał na rejony, więc od... Wczoraj, tak naprawdę, ale spokojnie, bo przez tydzień jest ten bonus dodatkowy, więc właśnie się załapiecie na luzie po tym filmie, to robią czy na jutro, czy pojutrze. Będzie można zalokować tutaj teraz ten sety od 100 sztuk do 2000 sztuk. Tutaj jest taki list cały, który pokazuje krok po kroku, w jaki sposób to przeprowadzić i ile tych tokenów trzeba wprowadzić, że tak powiem, do blokady. Jak widzicie, ta najniższa subskrypcja, czyli brązowy pakiet, to jest 100 sztuk tokenów Tenset i lokujecie je na 6 miesięcy. Przez 6 miesięcy wszystkie projekty, z którymi Tenset wejdzie w kolaborację marketingową, będą rzucały te airdropy dla społeczności, właśnie która zalokowała tokeny i będziecie je automatycznie odbierać. Tutaj jest też 5% bonusu. Później jest silver 500 tokenów na 9 miesięcy, i kolejne bonusy 1000. No i diament. Ja sobie wziąłem ten właśnie diamentowy pakiet, tam ponad 2000 ten setów wrzuciłem. Wtedy jest największa, największy bonus 25%. W takim wypadku tutaj już jest chyba wliczony właśnie ten bonus 5%, który jest za e, zalokowanie tokenów w ciągu pierwszego tygodnia od ogłoszenia tego anonsmentu Czyli w brązie byłoby 0 plus 5%. Tak czy siak, e, polega to będzie właśnie na tym, że jak każdy nowy projekt będzie wchodzić to będziecie dostawać airdrop. Często tych projektów w ogóle nie ma jeszcze na rynku. Teraz właśnie Tencent ogłosił pierwszego, że tak powiem, wizytatora diamentowego sponsora tego Infinity airdropa to jest Dexport. Nie ma ich w ogóle jeszcze na giełdzie, więc prawdopodobnie ten projekt może zrobić x kilka. I co ważne zaznaczenia, to nie są jakby gemy to nie są gemy, które Tencent wypuszcza jedynymi gemami na razie to było Hero i Kanga, tak, KNG. I to jest w ogóle niezależna sprawa. Czyli Infinity Airdrops to jest jedna niezależna rzecz, do której możecie sobie wrzucić tam od 100 tokenów. Eee, subskrypcja, tak, na te Gemy. Ten set Subscription to jest od 4000 bodajże teraz ten setów i możecie wtedy kupować te gemy, które wychodzą co kilka miesięcy, tam co dwa czy trzy na razie, tak? Czyli Hero, Kanga. Do Hero trzeba było 2000 ten setów do Kangi 3. Teraz będzie trzeba chyba 4000 właśnie do kolejnego gema i to będzie się zwiększać, żeby tych ten setów deflacyjnie było coraz mniej na rynku więc to jest niezależna rzecz. No i 3 to są właśnie te AIO na kandze. W tym wypadku też Wam dzisiaj opowiem właśnie jak to działa, bo teraz za dwa dni będzie IEO takiego fajnego tokenu na Kandze. Myślę, że spokojnie będzie można na nim zarobić. Kolejny raz już tak. Dzięki jakby kolaboracji ten seta, Kangi i tak dalej. Więc pokazuję Wam to wszystko jako pierwszy wcześniej, żebyście mogli na spokojnie się z tematem zapoznać. I tutaj macie też napisane w tym otwartym liście właśnie od ten setu, że będą różne rangi, też od brązowej do diamentowej tych projektów, które robią AirDropy na Infinity Platform. No i słuchajcie, te diamentowe to są takie trochę lepsze, gdzie ten set będzie pomagał właśnie w rozwijaniu tutaj projektu i wsparciu go również od innych stron, a nie tylko marketingu. Więc po nich można się najwięcej spodziewać, również jeżeli chodzi o jakieś tam wzrosty w przyszłości czy rozwój projektów. No i. Przejdźmy do tego w takim razie, jak to w ogóle wszystko zrobić i yy, jak kupić ten set oraz jak zalokować, bo jesteśmy tutaj często właśnie w grupie osób początkujących, które nie wiedzą w jaki sposób takie rzeczy zrobić i chcę wam to wszystko teraz pokazać. Historia ten seta prezentuje się w taki sposób, oni są tutaj na 300 z haczykiem pozycji na Coingico, czyli naprawdę jest dobrze. Market cap 163 miliony dolarów, więc ponad pół miliarda złotych na spokojnie przekroczone. Yy, PIK był tutaj właśnie na początku czerwca 6 dolarów, później spadki i jesteśmy już na dobrej drodze, bo tyle projektów się odpala, żeby ten set ponownie wrócił do gry, coraz bardziej właśnie tutaj rozwijał się i ten projekt mógł rosnąć również na cenie. Szczególnie, że tych ten setów w wolnym obiegu będzie coraz mniej przez te różne subskrypcje, które oni wprowadzają. No i patrzcie. Ten seta możecie kupić na Pancake Swapie. Na Uniswapie oraz na kanze już. Tutaj jeszcze tego nie ma, ale też może na kanze. Skupimy się na tych dwóch najłatwiejszych opcjach, czyli przyjmijmy sobie, że będzie to właśnie Uniswap, gdzie, ten, gdzie teraz ten set jest najtańszy totalnie, jest tutaj największa płynność, największy wolumen. No i na kanze jest on trochę droższy, jak widzicie, około 10 centów, więc parę procent jest drożej. Tak czy siak? Żeby kupić ten seta, wystarczy, że na przykład założycie sobie konto na Kanga, nie musicie robić żadnej weryfikacji, wysyłacie sobie tutaj USDT na tą Kangę z jakiegoś Binance'a czy z jakiej tamkolwiek innej platformy. No, i później w parze z USDT możecie sobie na spokojnie ten seta kupić. To jest opcja najprostsza. I później pokażę Wam, jak już to zrobicie, jak zalokować tokeny. A druga opcja to jest opcja najprostsza, bo jak już macie te tokeny, to później wysyłacie je na Metamaska i z Metamaska wysyłacie e, na właśnie Loka e, na tym Infinity Airdrop. Pokażę Wam oczywiście za chwilę, jak to zrobić. Druga opcja to tak czy siak właśnie e, trzeba tego Metamaska ściągnąć. Może też być Trust Wallet inne portfele zewnętrzne, ale skupmy się na jednym, tak? Według mnie najłatwiejszym. Jak nie macie Metamaska to ściągacie, ustawiacie sobie hasło i frazy. To jest wtyczka do Chroma i do innych przyglądarek pewnie też. Jak, jak ją utracicie, zgubicie komputer, to zapisujecie sobie gdzieś te frazy, słowa, tam jest 12 słów. Record very Phases, no i później, jak je wpiszecie, to możecie z powrotem, właśnie, uzyskać swój portfel. Niezależnie na jakim sprzęcie komputerowym, wystarczą wam te hasła, więc jest to naprawdę fajne i bezpieczne. No i jak sobie go ściągniecie, to tam łączycie tego Metamaska z Uniswapem. Klikacie Launch App, no i tutaj. Macie już portfel połączony. Ja w tym momencie jestem właśnie na Metamasku zalogowany. A jeżeli nie będziecie przez styczkę zalogowani, to klikacie tylko login, wpisać, wpisujecie hasło i już Was automatycznie łączy. No i tutaj słuchajcie. Na tego MetaMask'a wysyłacie sobie przykładowo właśnie USDT, czy coś tam innego. Co najważniejsze, możecie wpisać właśnie tutaj sobie ten set w CoinGeeko, i wtedy widzicie w jakich parach, na jakiej platformie ta kryptowaluta jest. Więc na Uniswapie możecie go kupić w parze z Wrapped Ethereum. Czyli, żeby kupić Wrapped Ethereum, to wpisujecie sobie tutaj Wrapped Ethereum wyszukiwarkę, i tak samo przewijając dół, widzicie z czym jest w parze. Więc par jest naprawdę dużo, ale tak takie główne to właśnie wrap Ethereum z USDT więc wysyłacie sobie USDT z jakiegoś z Skangi z czegokolwiek na MetaMaska MetaMask automatycznie łączy się z Uniswapem no i na Uniswapie klikacie sobie tutaj właśnie te wrap Ethereum tak klikacie, wybieracie token wpisujecie sobie ten set no i jak będziecie mieli jakąś kwotę Tutaj też trzeba ustawić w zależności właśnie od e, kryptowaluty slippage. Pamiętajcie, żeby tutaj te ten sety zaokrąglić do głównej takiej okrągłej liczby. E, klikacie zatwierdź i już Wam to się wszystko wymienia. Jeżeli nie wiecie jak tego Uniswapa korzystać, metamaska i tak dalej, to to jest dosyć proste. Na YouTubie jest masa poradników. Jak poświęcicie 20 minut, to gwarantuję Wam, że każdy z Was będzie wiedział jak to zrobić. No i później, w momencie gdy już posiadamy tokeny ten setów, w zależności od tego ile sobie wybraliśmy, to musicie pamiętać, e, że mu Musicie tych tokenów mieć trochę więcej. Tutaj w tym liście właśnie jest pokazane, że na przykład, jeżeli chcecie srebrną subskrypcję. To musicie kupić 510 tokenów. Z tego względu, że jeszcze 2% prowizji zostanie naliczone, więc pamiętajcie, żeby zawsze kupić o 2% więcej tokenów. A oprócz tego, tutaj musicie na Metamasku posiadać w zależności od pary albo trochę Ethereum, albo trochę Binance Coinów. Z tego względu, że jest ta prowizja, tak? Na RC20, albo Binance Smart Chain, na BIP20, w zależności od sieci, jaką tam wybierzecie. No i aktualnie jest aktywny ten bonus 5% jako dodatek do tych bonusów z pakietów zabycie wcześniej, więc rzeczywiście warto to zrobić jeszcze w tym tygodniu, bo będziecie mieli najwięcej kasy proporcjonalnie z tych airdropów. W zależności od tego, ile macie tokenów, nie ma limitu, maksymalny bonus za ten diamentowy pakiet to jest 25% i wtedy właśnie e, macie dodatkowo aż taką puletę tokenów z z tego airdropa i proporcjonalnie i w zależności od tego, ile ten setów macie, tyle właśnie dostajecie. No i co jest fajne, to te airdropy właśnie rozdawane są na wczesnym etapie rozwoju projektów, więc ten cały myk w zasadzie polega na tym, że niektóre mogą wzrosnąć nawet razy 10, razy 50 i wtedy będziecie mocno zarobieni. Według mnie warto jest zawsze potrzymać parę tygodni czy parę miesięcy, żeby zobaczyć, co z tym projektem na wczesnym etapie się stanie, szczególnie, że prawdopodobnie przez najbliższe kilka właśnie miesięcy rynek kryptowalut będzie jak najbardziej sprzyjał. Tego się trzymajmy i mam nadzieję że rzeczywiście, że tak będzie. No i pamiętajcie, że ten set nie bierze odpowiedzialności za jakość tych projektów. To nie są te Gemy od ten setu, co Wam tłumaczyłem wcześniej, tylko Infinity Airdrops, nowy właśnie pomysł, nowy sposób zarobku pasywnego. Nie sprawdzają oni jakoś specjalnie tych firm, które chcą dać kasę na airdropy w zamian za reklamę. Więc część z nich na pewno okaże się słaba, ale tutaj liczy się statystyka, bo z tego co wiem, kilkadziesiąt albo nawet sto dosłownie tych airdropów dla wszystkich osób będzie przez najbliższy rok chyba. Szukają oni już bardzo dużo tych projektów, już tam dużo mają dogadane, więc to jest naprawdę dynamiczne, tutaj oni chcą też wesprzeć właśnie jak najbardziej inwestorów, żeby sobie zarobili, póki rynek sprzyja i tak samo, żeby ten set się rozwijał, więc to jest takie win-win situation, każdy zyskuje i niektóre z tych airdropów na pewno mogą być ciekawe i lukratywne, a co najważniejsze nie musicie tam wiecie wchodzić gdzieś tam na strony jakieś, rejestrować się wszędzie, tylko macie sobie jeden panel, będziecie te dropy dostawać i to będzie wszystko takie intuicyjne i bardzo łatwe. No i słuchajcie, klikacie sobie tutaj Unlock Your Wallet i właśnie łączycie się z Metamaskiem. Jak widzicie, ja mam połączony już, mam zalogowany Metamask, więc samo mnie połączyło na tej stronie. No i klikacie sobie albo tutaj Be Part of the Airdrop, albo. Lockmore. Jak widzicie, ja sobie tutaj już w loku wrzuciłem ponad 2000 tokenów. Eee, no, ten najdroższy pakiet, właśnie diamentowy, to jest koszt obecnie jakieś tam 15 czy 17 tysięcy złotych, a ten najtańszy jakieś 800 złotych. Więc naprawdę możecie sobie wybrać. Jak widzicie, nie ma nawet maksymalnego limitu, to jest minimum 2000 sztuk, więc można sobie nawet wrzucić 100 koła, czy ile ktoś tam chce, ile ma, jak bierze w takie airdropy, to jak najbardziej. Może wziąć udział nawet za większe pieniądze. No i patrzcie, klikacie sobie właśnie na przykład tutaj na ten brązowy pakiet i macie pokazane dosłownie wszystko, co trzeba zrobić. Ja obecnie wszystkie ten sety z portfela przełożyłem właśnie na loka, więc nie mam ich tutaj za bardzo, żeby to zrobić. Tak, ale wpisujecie sobie tutaj 100. Widzicie, tutaj potrzeba te 2% prowizji, więc 102 tokeny, tam, 0,6 dosłownie. Klikacie next. No i w tym momencie automatycznie na tutaj wam wyskoczy powiadomienie w tym miejscu z Metamaska, czy chcecie taką transakcję przeprowadzić, musicie mieć tam to Ethereum na prowizję, klikacie tak jeżeli tam jakiś slipet trzeba poprawić czy coś takiego, to też to robicie. No i wtedy automatycznie tu się kręci kłódka, lokuje was, i później nie musicie mieć żadnych haseł, wchodzicie na stronę Infinity Tenset, łączycie Metamaska i macie dostęp do wszystkich swoich airdropów. Mam nadzieję, że to było dla Was zrozumiałe. Jeżeli nie miecie do końca, jak to zrobić, to pamiętajcie, że na YouTube jest dużo poradników o Metamasku, Uniswapie itd. Dalej, ale zadawajcie też śmiało pytania w komentarzach. Ja będę je czytał i postaram się wszystkim osobom jak najbardziej pomóc w miarę możliwości czasowych. No i właśnie, to było to Infinity Airdrop. drugie to są te Gemy: jak widzicie, była Kanga, była Meta Hero. Są kolejne miejsca na najbliższej przyszłości, coś tam na pewno się szykuje. No i pamiętajcie, żeby to rozdzielać. Część z tych projektów z Infinity Airdropów na pewno upadnie, na pewno nie będzie wzrostowa, Ale jeżeli z 50 kilka zrobi razy paręnaście czy parędziesiąt, to gwarantuję, że każdy będzie jak najbardziej zadowolony. I pytaliście mnie też na Twitterze, co po tych dwóch latach, bo czym dłuższa subskrypcja, tym dłuższy lok. No ja ten na przykład te 17 tysięcy złotych, teraz godzę się z tym, że przez dwa lata nie będę miał do nich dostępu i być może ten set za dwa lata będzie warty 500 złotych, tak, zamiast 17 tysięcy. Trudno, ale wierzę w to i według tego, co wiem i przeczytałem jak najbardziej spodziewam się i tak dużego zwrotu z inwestycji, ponad to z tych wszystkich airdropów, nie? No i trzecie to są IO na kandze, tak, czyli te Initial, na przykład exchanges, offerings, są też inne, na przykład projektowe. W tym wypadku teraz projekt Leon na Kandze zawita już za dwa dni, więc naprawdę warto przyjrzeć się tematowi z tego względu, że oni już mają działający produkt, mają działającą takiego właśnie swapa. Projekt, tak, już 878 pozycja, a teraz wypuszczają drugi token, który będzie potrzebny tam do jakichś transakcji wewnętrznych na PancakeSwapie i tak dalej. Więc ten Leos, ich pierwszy token, zobaczy, jak on tutaj ładnie tutaj zrobił z 7 centów dosłownie parę miesięcy minęło, 2-3 miesiące i mamy 94, więc on zrobił X15, X18. Ma już tutaj 18 milionów dolarów kapitalizacji. Wiecie, że ja nie jestem z tych, którzy czekają do ostatniego momentu albo pokazują wam rzeczy po fakcie. Ja chcę wam pokazać wszystko, żebyście mogli zarobić, a nie robić tytuły, że o, tam to zarobiło ileś ileś. Zanim o tym powiem, nie i sobie zobaczcie, ale fajnie token urósł. Nie, ja chcę, żebyście zarabiali, żebyście mieli informacje przed wszystkimi. Żebyście wiedzieli o tych wszystkich airdropach, nowych listingach jako pierwsi, bo budujemy jednak społeczność, która ma się bogacić i ma w jakiś sposób zyskiwać, więc po to jestem i staram się te researche robić jak najlepsze. Mam nadzieję, że Wam się to wszystko podoba i pomaga. Więc ten Leos teraz wchodzi właśnie na Kangę, macie tutaj taki oficjalny też właśnie announcement z ich strony dwunastego, tam o 10 UTC time zone No i będzie milion dolarów hardcapu. Minimalna alokacja to jest tylko 100 dolarów, więc każdy może się załapać niecałe 400 zł. Maksymalna alokacja 20 tysięcy dolarów, więc naprawdę dużo. No i ten token to będzie Leon, tak? Bo ten token, który jest obecnie, to jest Leos. Więc trzeba to jak najbardziej rozróżnić, ponieważ są to dwie różne rzeczy. Tak jak samo widzicie, KYC nie jest wymagane. Śledźcie po prostu na pewno Twittera Kangi, śledźcie Twittera tego Leona. Tak samo możemy znaleźć w komentarzach tutaj, Twittera o gdzieś założyciela, właśnie e, tego Leona. Okej, okay, to jest ten Scott Crypto Warrior i widzicie, on tu ma naprawdę sporo followersów, 30 tysięcy tweetów, no i też coś tam wrzucał właśnie, retweetował te tweety o Skangi, więc tutaj Kanga też na tym zyskuje przy okazji, ale pewnie jakieś anonsmenty będą, dokładne informacje, jak można uczestniczyć w tym IEO, jak dołączyć, wszystko będzie pokazane i będziecie mieli, tutaj widzicie, IEO 12, depozyt 13 i trading już 14, więc szybka akcja, dzień po dniu wszystko będzie się odbywać, warto śledzić, projekt jak najbardziej z miliona dolarów, tam kilka milionów tego market capu powinien osiągnąć, Myślę, że to jest szybka, prosta opcja na x kilka razy w ciągu paru tygodni czy paru miesięcy. No i na koniec dawka informacji ze świata kryptowalut, e, tutaj jest wielki boom, szczególnie w Indiach, e, na giełdach, najwięcej Hindusów w ogóle po, po, posiada teraz kryptowaluty i na tym rynku wiele, wiele się dzieje, bardzo szybko się to rozwija, no i brakuje tych specjalistów, inżynierów, nawet 10 tysięcy stanowisk pracy jest aktywnie otworzonych w Indiach, e, żeby właśnie pozyskiwać pracowników do rozwoju giełd, i infrastruktury, jest ciężko, również giełdy z tego świata szukają właśnie w Indiach specjalistów, więc jeżeli nie wiecie co robić, w przyszłości, to myślę, że specjalista od blockchainu, programiści tych języków blockchainowych i tak dalej, to będą naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze płacane prace. Jeżeli jesteście młodzi, czy macie po prostu zapał cały czas, żeby się przebranżowić, to warto w tym kierunku się rozejrzeć, na pewno dowiedzieć się więcej, jeżeli wam, ty, wam by to odpowiadało, to myślę, że to jest jakby taka robota na lata i będziecie rozchwytywani jako specjaliści na tym rynku. Tutaj też dużo się zadziało, właśnie, jeżeli chodzi. O rynek y, amerykański Coinbase umożliwił jakby wrzucanie, czyli paychecks, czyli wypłat tak? Co miesięcznych. Na właśnie ich giełdę w celu na przykład częściowego, częściowej zamiany e, tych dolarów od razu na kryptowaluty. Kolejna ciekawa informacja to Elon Musk wstawił się za kryptowalutami, żeby rządy e, tutaj Stanów Zjednoczonych, Ameryki również e, pośrednio nie e, wstawiały się za tym, żeby banować te kryptowaluty, żeby je jakoś tam ograniczać, tylko żeby no, lepiej nic nie robili, e, dali temu płynąć dalej. No, pozytywna informacja na pewno przyczyniła się do wzrostu. TikTok jako jedna z największych platform pierwsze NFTs wypuszcza, więc również adopcja idzie w dobrym kierunku. Jeremy Powell, on jest tam z rządu, tam właśnie od Bidena. To on mówi właśnie, że nie ma na intencji banowania kryptowalut, tylko chce to w jakiś sposób uregulować, więc też zawsze informacja dobra, że nie będzie jak w Chinach. Salvador, co ciekawe używa energii wulkanicznej, żeby teraz właśnie wydobywać kryptowaluty. Tutaj ten Naib Bakele, który na Twitterze ma tam ponad 3 miliony obserwujących, powiedział, że wydobyli tam już ponad 260 dolarów w Bitcoinie, 0,005 Bitcoina, ale i to tylko przy użyciu właśnie tej zielonej w tym wypadku czerwonej praktycznie energii z wulkanicznej. Cały czas dopracowują technologię, starają się właśnie coś prowadzić, jakieś innowacje, żeby to rzeczywiście miało ręce i nogi. No i ta energia jest stuprocentowo czysta, odnawialna i zero emisji właśnie tutaj z tych wulkanów szkodliwej płynie do atmosfery, więc naprawdę fajna rzecz. No i oprócz tego projekt Campant zwraca się do wszystkich użytkowników, którzy przypadkiem dostali aż 162 miliony dolarów w formie tam DeFi. I właśnie na tym protokole zdecentralizowany od Campand. Yy, zwraca się, żeby zwrócili te środki, bo był jakiś Bóg i naprawdę projekt na tym ucierpiał. Więc jeżeli przypadkiem byście dostali jakieś pieniądze z Campanda, o których nie wiecie skąd pochodzą, no to zgłoście się do nich. Będziecie mieli 10% wynagrodzenia za bycie uczciwym. No i na koniec właśnie Shiba Coin tutaj zrobiła 210% w ciągu tygodnia. To wszystko za sprawą oczywiście nikogo innego jak Ilona Maska. Wrzucił on sobie zdjęcie swojego floki Frank Puppy, i to jest właśnie piesek rasy Shiba chyba, no nie? No, i Shiba zaczęła pompować. Już tam jest na 20, którejś czy 30 pozycji, znowu. Yy, I takie rzeczy, tak jak na początku odcinka mówiłem, zbytnio mnie nie interesują, ale w formie ciekawostki wam to przekazuję. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Yy, dajcie znać, jak tym, z tym Infinity Hard Dropem, czy sobie poradzicie i czy taki odcinek właśnie poradnikowy, gdzie przedstawię Wam wszystko jako pierwszy na polskim YouTube, żebyście wiedzieli wcześniej, Wam się podobał. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.